that same dream again. I should really turn the TV off and go to bed. Hej, hej, hej! Witam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony JogiV91, a to jest gra Dream. Dream. Tak jest, czyli po prostu sny. Zastanawiacie się pewnie, co ty nam tu znowu, Jogi, pokazujesz? Co ty nam tutaj znowu wyciągnąłeś za produkcję? Powiem wam, to jest surrealistyczna gra przygodowa. Debiutancki projekt studia Hyper Slot Games. I o co tutaj chodzi tak naprawdę? Pewnie wszyscy się zastanawiacie. Cóż, pokrótce mówiąc, wcielamy się w postać Howarda Phillipsa, młodego absolwenta prestiżowego Uniwersytetu Medycznego, który nie może znaleźć sobie miejsca w społeczeństwie. Tak jest. Zamiast tego woli uciekać w świat własnych snów, co szybko staje się jego obsesją. Dokładnie. Interesujące, nieprawdaż? Mnie zainteresowało od razu. No i cóż, cóż w tej grze jest naszym głównym zadaniem? Naszym zadaniem jest przedarcie się przez jego marzenia senne oraz koszmary i odnalezienie w nich czegoś, co dla Howarda może stać się sensem życia i umożliwić mu powrót do normalności tak naprawdę. Zobaczymy, no, wiecie, w chwili obecnej jest to alfa, wersja alfa, także gra cały czas jest tworzona. Gra niedawno pojawiła się na Steamie, postanowiłem, że w nią zainwestuję. Drogo za nią nie wyszło, dosłownie parę groszy, więc mam nadzieję, że było warto. No i cóż, cóż ja mogę więcej o tej grze powiedzieć? Jak widzicie, grafika śliczna. Silnik Unreal 3.0. Także wygląda to, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo przyzwoicie, bynajmniej na razie. Wygląda to dosyć fajnie. No i cóż, pora by się gdzieś tutaj... Okej, nasz protagonista, nasz bohater mówił, abyśmy zgasili telewizor. Well, that's another program you never finished, Howard. Okej. Trzeba tutaj troszeczkę pozwiedzać te pomieszczenia. Proszę. Możemy wchodzić w interakcję z kontaktami. Tak naprawdę. Włączać, wyłączać światło. Co my tutaj mamy? Blood Mysteries. Wow! Super. Super, super. Dobra. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Proszę, mamy jakąś grającą szafę. Zobaczmy. Wow! Okej. God, it's cold in here. Powiem wam, dość ciekawie wygląda mieszkanie naszego bohatera, bynajmniej na razie. Proszę, praktycznie możemy sobie wszędzie zaglądać. Okej, zgasimy to. Idziemy dalej, kochani. Mamy toaletę. O, nietypowe światło. Pytanie, czemu nie ma odbicia? No i to już jest taki jak dla mnie pierwszy minus. Nie możemy się przeglądać w lustrze. Mam nadzieję, że nie jesteśmy jakimś wampirem.
tutaj byliśmy. Powiem wam, kochani, ciekawa sfera jest. Lights, Howard. Turn them off. The electricity bill was huge last time. Okej, tu zaświeciłem na górze. Ciekawa sfera poruszona jest tak naprawdę w tej grze, bo jest to sfera snu. Z czymś takim jeszcze na dobrą sprawę się nigdy nie spotkałem. A sny to jest równie ciekawy temat. Podobno w grze są też elementy skradankowe podczas naszych koszmarów. Tak to nazwijmy. Także zobaczymy. Spiders. Troszkę zaniedbane masz to pomieszczenie, Howardzie. Zobaczymy tak naprawdę, jaka ta beta jest długa, bo nie wiem, czy będę z tego robił kilka odcinków. Zobaczę tak naprawdę, ile uda mi się zrobić. God, it still smells of you in here. It's like you're here with me. Jest komputer, ale nie możemy tutaj na razie nic zrobić. Dobra, gaśmy światła, bo prąd jest drogi. Zamknięte, wow. Tutaj jeszcze coś mamy. Piękne pomieszczenie. I still see you sat here, writing. Still hear the tap of the keys as you worked. 12 w nocy, kochani. Późna godzina. Mówiąc szczerze. Kolejna toaleta, wow. Gość ma tak naprawdę dosyć niezłą chatę. Okej. Man, I'm so tired. Face it, Holmes, you're tired all the time. Okej, wygląda na to, że nasz bohater jest zmęczony. Chciałby położyć się spać. Więc cóż, uczynimy. Uczynimy to i udajmy się w krainę snów. Good dream, bad dream. Only one way to find out, Howard. Okej, zobaczymy, co wydarzy się dalej. I'm sure there are more cubes every time I come here. Okej. Zaczynamy śnić, kochani. Nie wygląda to jak koszmar. W którą stronę iść? Dobre pytanie. Tutaj mamy jakieś przejście, ale jest ono niedostępne. Tutaj kolejne. Dobra, tu jest jedno dostępne przejście. Tak naprawdę. O, a cóż to takiego? Uncle Ed's old compass. I doubt he ever actually needed it, but he still took it everywhere. Okej, znaleźliśmy jakiś kompas naszego wujka. Kompas wariuje totalnie. Co zresztą widzicie. Może schowajmy go w takim bądź razie, bo i tak nie jest on nam tu praktycznie w ogóle pomocny. Powiem wam interesująco to wygląda, ale jak na razie mamy dostępne chyba tylko jedno przejście.
tutaj. Dobra, udamy się tutaj. I zobaczymy, co nas czeka dalej. Sfera snów, powiem wam, to jest ciekawy temat, bo tak naprawdę według mojego mniemania, według mojej skromnej opinii, sny dzielą się tak naprawdę na te dobre i na złe. Ale są one tak jakby zarówno te dobre, jak i złe są jeszcze podzielone, bo dobre sny... Poczekajcie. Wow, a cóż to takiego? Dobre sny. Dla mnie bynajmniej. Wow. Wow. Dobre sny bynajmniej dla mnie to są takie sny, w których tak naprawdę dzielimy na dwa rodzaje. This place is big. I'm never going to find anything useful. Katakumby. Grafika jak na razie przyjemna. Dobra, kochani, bo ciągle wyrywam się z wątku. Dobre sny według mnie dzielimy na dwa rodzaje, bo to są takie sny, mamy takie sny, po których po przebudzeniu mówimy, kurczę, coś nam się śniło. Coś mi się tam śniło, co mi się śniło? Aha, już wiem, pamiętam, okej. No spoko, fajny sen, bądź głupi sen, bądź no, taki dziwny sen. Rzadko spotykany, prawda? I są również dobre sny, które zapamiętujemy na dłużej, po których po przebudzeniu tak naprawdę nie możemy o nich zapomnieć przez kilka dni. Co jest interesujące jak najbardziej. Wiecie, sny przede wszystkim te dobre czasami są taką realizacją marzeń, czymś Simple Investigation Station. Having a map should help me find my way around. Not that it looks like there's much to see. Sny ogólnie są są czasem takim spełnieniem marzeń tak naprawdę, bo czasami śnimy o czymś, czego nie doświadczamy, a chcielibyśmy doświadczyć w rzeczywistości. Taka jest prawda, kochani, od tego się nie ucieknie, także naprawdę przyglądajcie się uważnie swoim snom. To jest dla każdego z nas to jest w pewnej mierze prywatna sfera, rzecz jasna. Proszę, mamy mapę. Desert Park Cave. Maze entrance. Okej, na razie sobie schowamy tą mapę. To jest dla każdego prywatna sfera, oczywiście w pewnym tam stopniu. Ale naprawdę, przyglądajcie się uważnie temu, co wam się śni tak naprawdę, bo możecie w swych snach zobaczyć coś, co chcecie, aby było spełnieniem rzeczywistości. Tak jak już mówiłem wcześniej. I taka sama sytuacja, wiecie, jest z koszmarami. Koszmary też dzielą się na takie słabsze horrory i na takie bardzo mocne horrory. Kurczę, nic nie widzę. Media Center. Może udajmy się tutaj. Wow. TVs remind me of the media storage room at university.
Jeśli jest troszeczkę za głośno, to ja was serdecznie przepraszam, ale nie byłem w stanie zmienić po prostu. It's Robot. I used to love that game when I was a kid. What's he doing in this junkyard? Proszę, wspomnienie z dzieciństwa, kochani. Robot, którym grał w jakiejś grze wideo. Dużo telewizorów. To może mieć jakieś znaczenie, trzeba zapamiętać, bo... o czym ja to mówiłem wcześniej? A, nie byłem w stanie wyciszyć gry, tak jest. Także no, musicie zaakceptować głośność taką, jaka jest tak naprawdę. Wow, a cóż to takiego? Junkyard. To dream of a junkyard shows you feel rejected. It can also represent a desire to rid yourself of bad habits and negative characteristics. Arcade. To see or play with an arcade machine in your dream can symbolize fun times from your childhood. You may be looking for the comfort and safety of home. It also shows a playful attitude and a competitive side to you. Amps. To see musical instruments in your dream indicates the expectation of fun times to come. You are focused on enjoying life and all that it has to offer. The dream also represents your talents and your ability to communicate with others. Okay, sami widzicie. Well, that would have been quite informative if I hadn't read it a million times already in my dream meaning Bible. Still, I guess it doesn't hurt to be reminded of them. Ależ gaduła z niego. Dobra, to była taka mała wzmianka, taka mała informacyjna wzmianka, tak naprawdę, co może oznaczać dany sen, który nam się śni. W tym przypadku była tu wzmianka o instrumentach medycznych. Aj, co ja wygaduję głupoty. O instrumentach przeróżnych. Dobra, tutaj mamy jakąś jaskinię. Nie, to katakumby. Może wejść w środka. Sauna! Reminds me of my uncle's greenhouse. I used to sit in there and read Lord of the Flies. I felt like I was on that island. Okej, przypomina mu się... przypominają mu się tak naprawdę czasy spędzone u wujka. Prawdopodobnie on posiadał taką właśnie saunę. Dobra, wracamy, kochani, wracamy. Ale grafika, to zresztą myślę sami widzicie, bardzo, bardzo przyjemna, ładnie jest to zrobione. To trzeba przyznać. Okej, tutaj już byliśmy, tak naprawdę, tutaj też, w porządku, w takim razie pora udać się w przeciwnym kierunku, katakumby, zobaczmy co nas tam czeka. Swoją drogą, piękne sny ma nasz Edward. Wow, doesn't look too inviting down there. Who would even build something so unwelcoming? Wow. Zbyt przyjemnie tutaj nie jest, powiem wam szczerze. Totalny labirynt. Możemy skakać. To dobrze, dobrze. Dobrze, że jest w ogóle takowa opcja, bo...
Nie widzę tutaj nic mądrego. Ślepe korytarze. Może gdzieś w tą stronę? Nie, chyba jednak nie. Chyba jednak niestety nie. I wonder where all of these wires lead to. Is someone living down here? Wow. Okej, gdzieś dotarłem, kochani. What's that noise? Whose computer is this? There's no point having a password if you stick it to the screen for anybody to see. Username. Welcome! Smoke containment active. What the hell is a smoke? I guess it can't hurt to try turning the lights off, though I'm not sure how. I don't remember seeing any light switches. Ajajaj. Niepotrzebnie się wylogowałem, ale okej. Jeszcze raz w takim będzie razie. Welcome. Dobra, e-mail. Dear Dr. Mason, komputer doktora Masona. A cóż to było? Co to było? Lights on, lights off, light program. Interesujące, powiem wam, ale jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo przeglądania tak naprawdę. Do czego służy terminal? Hello, Dr. Mason, please enter your command. Command, fuck. Okej, wylogujmy się. I udajmy się dalej, kochani. So they turn off as I touch them.
So I just need to run through the maze to turn them all off. Doesn't sound too hard. Wow. Coś niedobrego się z nami dzieje. Maybe I should have. Wow, 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 wow. My God, co to było? Aż boję się tam wracać. Dobra, wrócimy, wrócimy. Okej, szybko, szybko, bo widzę, że tak naprawdę wszystko zaczyna zamieniać się w koszmar powoli. Wydaje mi się, wszystko na to wskazuje. Yeah, half lights. Wow, 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 wow. Już za mną ściga. Cwaniak. Już się tu pogubiłem, powiem wam. Mówiąc szczerze, wow, wow. Mein Gott. Chyba zaraz trzeba będzie szukać wyjścia z powrotem, bo nie widzę tutaj nic mądrego i przydatnego. Tak, tylko teraz gdzie jest wyjście? Cholera. Wyrwałem się stamtąd. Mogę tą mapę wziąć? Nie, lights. Dobra, na spokojnie. To coś zaraz wróci na pewno.
coś widzę na końcu korytarza. Wow, 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 wow. Znowu to coś, już słyszę. Już słyszę tą nieczystą siłę, czy cokolwiek innego to jest. Już tam jest, od przodu. Niedobrze, niedobrze, wow. According to the TV outside, that should be half of the lights. Not long now until I can leave here and never come back. Dobra, wychodzimy na razie. Powiem wam, strasznie, strasznie dziwne miejsce. Może wrócimy tam na górę, co? Cholera, było blisko. Cofujemy się. Jednym słowem. O! Cholerny ślepy zaułek. Błądzę tu chyba niemiłosiernie, co? Wait, was that about half of them? Shit, I think I lost count. W którą stronę? Dobre pytanie. Nie ma to jak zgubić się we własnym śnie. Wow! Nie ma chyba nic gorszego. Dobra, tu są te światła. Uf. Jesteśmy gdzieś bardzo, bardzo blisko wyjścia. Ciepło, ciepło. Wow, 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 wow. Daj mi spokój! Lights off. Wow. 17 świateł tylko.
A, dobra. Wiem, o co chodzi. Okej, dopiero teraz zakumałem. Trzeba wyłączyć wszystkie te cholerne światła. O, jest z tyłu. Dobra, uciekłem mu. Kolejne światło gasimy. Damy radę, kochani, damy radę. Tu jest sporo. Jedno. Drugie. Smoking your dream indicates some sort of trouble is entering your life. You are suffering from confusion and anxiety. Kolejne, in particular, if the smoke is black, then it could mean that you're not seeing some situational problems. Co oznaczają dane sny? To overcome or get past black smoke. Dobra, przyspieszymy sobie to, bo chcę jak najszybciej ogarnąć te cholerne światła. Nadchodzi. Wyjście, ale niestety zablokowane. Kurczę, niezbyt dobrze. Mówiąc szczerze. Trzeba szukać reszty świateł. Jest. Ja. I'm out of here. Dobra, chyba wszystkie. Oh. Można wracać, kochani. Okay, one maze down, just three to go. Okay, jedna opanowana. Jeszcze trzy. O co chodzi tutaj? 44 stopnie. Czyżby tutaj też były światła? Czy tu chodzi o całkiem inną rzecz? Nie, chyba też światło. Tak jest. Tak jest. Dobra, dobrze nam idzie. Time to get the hell out of here. Dobra, kolejne się udało ogarnąć. Czy
trzeba stąd wrócić, wyjść właściwie. Damy radę, pora tylko znaleźć to cholerne wyjście. Nie, chyba nie tutaj. Chyba jednak nie tutaj. All right, two crazy demon ghost things successfully pacified. Only two left. Zostały jeszcze dwa. Tak jest. Dobra, kochani, myślę, że na tym zakończymy sobie ten pierwszy odcinek z gry Dream. Nie będę tego przeciągał. Interesująco, powiem wam, się robi. W kolejnym odcinku pewnie ogarniemy kolejne dwie jaskinie i zobaczymy, co wydarzy się potem. Także serdecznie zapraszam was już z tej strony, z tego miejsca, na kolejny odcinek. A na chwilę obecną będę się z wami żegnał, także cóż, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia.